Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolejne dwa multipaki z FIFA 365 2024. Po lewej stronie, ten, gdzie pierwszą limitką jest karta z końcami, i niestety nie można tutaj podejrzeć, jaka jest pod spodem. Chociaż jakbyśmy próbowali, to coś tam przesuwa się, ale można zniszczyć. Limitki, więc nie ma sensu. Dlatego ten multipak jest troszeczkę inny aniżeli ten po prawej stronie, bo tutaj limitka z końcami jest na samym końcu, a pierwszą jest właśnie limitka z Rakowa Różnie to można znaleźć w Mpiku. Są takie multipaki są takie, więc to zależy, gdzie jesteście, gdzie kupujecie, w jakim Mpiku czy w innym sklepie. Ja byłem w wielu empikach, w kerfurach i w jednych było tak, a w drugich inaczej. Więc to jest rzecz losowa. No i jestem ciekaw, co będzie na karcie limitowanej. Jednej i drugiej tutaj. Tutaj nie podglądałem, nawet po prostu wziąłem, kupiłem. Pierwszą limitką jest Bartusz Nowak z Rakowa. Tutaj ta limitka oczywiście nie będzie brała udziału w pojedynku, bo nie ma kart, tylko są limitki. I tutaj Christensen z Barcelony, czyli Barcelona po lewej stronie, a po prawej to będzie po prawej. Jest Fran Tudor i Miguel Almiron z Newcastle, czyli Barcelona kontra Newcastle. Taki pojedynek będzie. Zasadki możemy złączyć. W sumie 10 sztuk. Liczymy wszystko za jeden punkcik. I startujemy. Pierwsza saszetka i mamy Milan, Double Trouble, Leo Giroud, następnie z Atletico mamy Rising Star'a Bariosa, Paris Saint-Germain, Homegrown, Kimpembe, Lazio, Benfica i Bayern. zasadka numer 2 Z Rafael fans favorite Palmeiras logo Manchester United Liverpool Benfica Liverpool i Barcelona Więc mamy pierwszy punkcik tutaj dla Barsy jest Marcos Alonso Ben White z Arsenalu. Fans favorite. Homegrown Cataldi z Lazio. I mamy Newcastle. Fabian Scher. 1-1. Manchester City. Marseille I jeszcze raz we własnej osobie Miguel Almiron. Mamy prowadzenie Newcastle. 2-1. Lautaro Martinez, kapitan Interu, Logolazio, Manchester City, Eintracht, Ajax i Newcastle Alain St maximin 3-1 prowadzi Newcastle Palmeiras Moi kochani, patrzcie, będzie pierwsza karta Momentum w końcu, ciekawe kto to będzie, kto będzie na karcie momentum. Jamal musiala, w końcu musiało się to stać. Wpadła karta momentum. Jamal musiala. Co jeszcze? Logo Eintrachtu. Z Ajaxu mamy bazoweczkę Real i Marsylia Fans Favorite Klaus. Końcu pierwsza karta Momentum. Z Milano fans favorite Teo Hernandez. Jose Maria Jimenez. Titan. bazoweczka z Bayernu. Ajax, Lazio i Barcelona. Ponownie bazówka. Tym razem we własnej osobie Christensen. Więc jest 2-3. Juventus. Palmeiras. Titan, Marquinhos z Paris Saint Germain, Real, fans favorite Cross, Homegrown z Palmeiras i Eintracht, bazówka. Zostały trzy saszetki: Manchester City, Liverpool, Eintracht, z Bayernu Musiala Homegrown, top Topkeeper Ederson Manchester City i Palmeiras Z Rafael Fans Favorite Przedostatnia saszetka Palmeiras Z Interu Dominator Martinez Kapitan Manchesteru City Walker Real bazówka Ajax i logo Ajaxu. No ciekawe, czy ta ostatnia saszetka coś tu jeszcze zmieni. Na razie prowadzi Newcastle 3-2 z Barceloną. Mamy Atletico, River Plate, Inter, Time Machine Walker z Manchesteru City, Paris Saint-Germain, Double Trouble, Neymar i Mbappé i bazóweczka Palmeiras czyli ostatecznie zostaje wynik jaki był przed chwilką czyli 3-2 wygrywa Newcastle z Barceloną No i najważniejszą informacją dzisiejszego dnia jest trafienie karty Momentum Jamal Musiala więc jest pierwsza taka karta jeszcze 4 trzeba trafić Okej, okay, moi kochani, to by było na tyle. Dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!